Witam, już dawno żadne piwo nie zrobiło tak dobrego wrażenia na kopyrze jak ostatnio Trybunał Eksport. Potem, po ostatnim filmie właśnie Tomka Kopyry, gdzie testował to piwo, które jak sam powiedział, zdarza mu się kupować co jakiś czas, także jest to taki, jakby to powiedzieć, rzecz niespotykana dla osoby, która ma, jakby to powiedzieć, potrzebę cały czas robienia jakiegoś nowego kontentu, nowego materiału, żeby powtarzać jakieś piwo wobec ilości wypuszczanych, ważonych piw. Nie, niektóre browary ważą naprawdę po 4 nowości w miesiącu, jeżeli chodzi o kraftowe browary, to jeżeli on przyznał się do tego, że co jakiś czas wraca do tego piwa, no to naprawdę to piwo mu musi smakować. Musiało zrobić bardzo dobre wrażenie to piwo na nim. Zresztą nie tylko na nim, bo tam też komentarze ogólnie internautów raczej spoko. On też, Kopyr, zastrzegł takie coś, że teoretycznie z nazwy lepszy Trybunał Pils mu smakuje mniej, natomiast Trybunał Eksport jest taki fajniejszy. Tam już nie będę streszczał tego filmu i nie będę powtarzał tego, co on mówił, no ale generalnie bardzo, bardzo, bardzo zachwalał. Na tyle zachwalał, że tak jak podobnie w przeszłości, jak to miało miejsce, spowodowało to, no jest osobą na tyle popularną, że spowodowało to tak zwany efekt Kopyra, czyli ludzie później na grupach wstawiali puste półki sklepowe, nie, że w miejscu, gdzie Trybunał Eksport, tylko cenówka i puste, nie? No bo ludzie się rzucili też z czystej ciekawości zobaczyć, czy to faktycznie jest to tego warte, nie? Czy to jest faktycznie, on powiedział, że to jest najlepszy polski regionalny pils. Naprawdę, tak powiedział. I wobec tego, że Polska ma naprawdę dobre regionalne pilsy, na przykład, no dla mnie, ja sobie nie wyobrażam, żeby na przykład to piwo było lepsze niż Kormoran Jasny, niż Warmińskie Rewolucje. Na przykład ja osobiście lubię Miłosław Pilsner, chociaż nie dużo osób tego nie lubi, bo tam jest ten specyficzny chmiel Styria Golding, nie? Jest to chmiel słoweński, taki o specyficznym takim profilu kwiatowym. Nie każdy lubi. No ale żeby faktycznie ten Trybunał tak wymiatał, no to nie wiem. Ja tego Trybunała jeszcze nie piłem. Piłem tylko Trybunał Pils, które było piwem dla mnie bardzo wodnistym, pustym, słabym, nie? No ale on też to powiedział właśnie, Kopyr, że to jest dużo lepsze, także właśnie zaraz zobaczymy. No wiadomo, zielona butelka, czyli może być klimaty nasłonecznione, klimaty skunksowe, ale no zobaczymy jeszcze, nie przesądzajmy. Kto waży? Waży Drink ID, Drink ID z Piotrkowa Trybunalskiego. Przejeżdżałem 3 lata temu przez Piotrków Trybunalski. Ten browar się kiedyś nazywał Sulimar, tylko tam były jakieś fuzje, jakieś zmiany, jakieś coś tam. I ten browar Sulimar generalnie waży parę fajnych piw, między innymi markę Cornelius. Oni mieli jeszcze kiedyś takie fajne piwo belgijskie, nachmielone nowofalowym chmielem Cascade. To piwo się nazywało Triple Blond. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Bardzo lubiłem. Szkoda, że znikło. Może kiedyś wrócą, ale nie o tym, nie o tym. Trybunał Eksport. Sprawdzimy, no. Jestem sam ciekaw. Napisali... to piwo stworzone na wzór jasnego piwa pilzneńskiego o złocistej barwie, zbalansowanej mocy alkoholu w stosunku do zawartego w nim ekstraktu. Jest to 12,5 i 5% alkoholu, czyli powinno być słodkie, powinien to być pilzner w stylu czeskim. Powinno zostać dużo cukrów resztkowych. Do jego ważenia wykorzystano najlepsze polskie chmiele, dzięki którym uzyskano charakterystyczną, wyrazistą, dość intensywną, ale przyjemną w doznaniach goryczkę. Nie podany jest, jakie tam są chmiele. Próbowałem znaleźć w internecie, nie znalazłem. Tu jest takie coś, że to jest taki troszkę ewenement, nie, że to piwo niby takie zajebiste, a to nie jest All Malt. Jest to piwo, które nie spełnia wymagań niemieckiego prawa czystości Reinheitsgebot. Nie wiem, czy to dobrze wymówiłem, ale chodzi o to, że tam jest użyty, nie jest tylko ze słodu jęczmiennego, zamiast części słodu użyto jęczmienia browarnego, czyli zamiennika, żeby było taniej. I teraz jest pytanie, czy to jest jakiś minus, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie, jeżeli to piwo wypada fantastycznie w testach, w odbiorze, to chyba nie ma żadnego znaczenia, jeżeli jest zamiennik. Już taka śmieszna historia kiedyś, parę lat temu, Harnaś
wygrał gdzieś na jakimś konkursie piwowarskim w kategorii Alternative Grain. Oni to zgłosili, bo tam chyba stosują gryźlik kukurydziany, albo też jęczmień browarny, już tam nie wiem, czy syrop. Zgłosili go jako Alternative Grain, że nie tylko ze słodu jęczmiennego, i wygrali. No i także można, nie? Ja uważam osobiście, jeżeli są zamienniki, a jeżeli to wszystko się spina w spójną całość, no to jest okej. Okay. Na przykład dużo lepiej niż takie piwo, dużo koncerniaków jest All Malt, a są do dupy, są tego się nie da pić, są, no, są tragedia, skandal. Dobra, otwieramy, dosyć tego gadania. Miałem wziąć szkło degustacyjne, albo sniftera, albo obojętnie jaki pokaz. Czuję skunks. Na pierwszym planie, ale nie wiadomo. Duża trzeba piany, grubo pęcherzykowa i średnio pęcherzykowa szybko się redukuje. Wąchamy. Nie czuć skunksa już. Czuć bardzo, bardzo słaby. Wiecie co? Ostatnio piłem ten Cieszyn Lager i ten aromat jest taki bardzo podobny. Słaby aromat słodowy. I leciutkie niuanse chmielu. Taki zbożowy chmielowy. Przepraszam, zbożowy słodowy. No i typowy ziołowy chmiel. Ale mało intensywny. Ten chmiel tak się kojarzy, tak właśnie jakby lubelski, żatecki, takie klimaty, nie? Niezbyt intensywny. Wiecie co, ja to prawie nic nie czuję. Albo ja mam jakiegoś COVID-a? No nie, no bo inne rzeczy czuję, no dziwne. Bardzo mało intensywny. No może smak będzie lepszy. Pijemy. No, to smak fajny. Smak jest bardzo fajny. Smakuje jak bardzo dobrze uważony browar regionalny. I pierwsze, co się rzuca w oczy, na samym początku, jeszcze przed aromatem i przed smakiem, jest pełnia taka średnio wysoka, a nawet do wysokiej. Czuć, że piwo jest pełne. Nie no, smak naprawdę rewelacyjny, to muszę przyznać, bo ten aromat naprawdę nikły. Za aromat to piwo jest absolutnym przeciętniakiem. To piwo spokojnie zdarzyłby się na pewno jakiś koncerniak, jakaś lepsza warka koncerniaka, która by lepiej pachniała, według mnie. Ale smak już. Smak jest bardzo okrągły. Jest taki. Jakby to powiedzieć. Jest bardzo intensywna słodowość. Taka chlebowa i herbatnikowa. No i to wszystko przełamane lekką, taką nienachalną, lekko wyczuwalną nutą chmielową, ziołową i bardzo przyjemną goryczką. Nie jest to taka mocna goryczka, jak tam, na przykład dla mnie przynajmniej, chyba że ja inaczej trafiłem, jak Koper mówił, są pilsy, które mają, mi się wydaje, że to ciało, wysokie ciało, dużo cukrów resztkowych tę goryczkę łagodzi. No i muszę przyznać, że jest to piwo bardzo dobre i że to po to piwo na pewno jeszcze sięgnę. W stosunku do tego wodnistego i pustego Trybunała Pilsa, Trybunał Eksport jest naprawdę spoko. No, super, super alkohol, niewyczuwalny, świetny balans. Mi się wydaje, że dlatego nie ma określenia pil, bo jednak mimo wszystko ten chmiel głównie tylko dał goryczkę, a tak bardziej walorów smakowo-zapachowych dał mniej. Ale całość rekompensuje świetna podbudowa słodowa, taka chlebowa, herbatnikowa. Także ja serdecznie polecam. Czy jest najlepszy pilsem regionalnym w Polsce? Według mnie nie. Jakbym na przykład miał do wyboru wypić to, czy kupić Mirosław Pilsner, ja osobiście wybieram Mirosław Pilsner, bo po prostu bardzo mi się podoba ten chmiel, który tam jest użyty, nie tylko z tego względu. Czy miałbym Warmińskie Rewolucje? Też mi się wydaje, że są dla mnie lepsze od tego. I Kormoran Jasny też jest lepszy od tego, także spokojnie. Na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o polskie piwa z browarów regionalnych, jeżeli chodzi o piwo typu Pilsner, to Trybunał na czwartym wysokim miejscu, ale to jest absolutny top. I tak, bardzo serdecznie polecam, jeżeli na przykład komuś chcecie polecić dobre piwo i to może być osoba nie tylko. To nie musi być to osoba nie tylko, która jest tam jakimś fanem piw ekstremalnych czy birgich, ale również osoba, która wali koncerniaki, to ten Trybunał Eksport będzie smakował wszystkim. On to jest takie piwo uniwersalne i dla birgika, i dla
Janusza Piwnego, także polecam. Trybunał Eksport Browar, jak to się teraz nazywa? Drink ID, a kiedyś Sulimer z Piotrkowa Trybunalskiego. Dzięki.